Cześć, witajcie. To chyba będzie najkrótsza recenzja w historii tego kanału. Najkrótsza i to wcale nie dlatego, że telefon jest nieciekawy, tylko dlatego, że Samsung Galaxy S21 Plus ma tyle wspólnych cech ze swoim mniejszym bratem Galaxy S21, że trochę zabrakło mi słów, a też nie chcę Was zanudzać. Sporo na temat różnic pomiędzy tymi telefonami mówiłem też w krótkim filmie z porównaniem specyfikacji tych modeli. No a teraz przyszła pora, żebym powiedział Wam tak od serca, czym te modele różnią się podczas codziennej, zwyczajnej eksploatacji, podczas ich użytkowania. Zapraszam zatem na opowieść o tym, w czym większy jest lepszy. Galaxy S21 i Galaxy S21 Plus w zasadzie wyglądają identycznie, różnią się tylko rozmiarem, ale jeśli dobrze przypatrzycie się ujęciom, zauważycie, że pomimo tego, że telefony mają identyczny kolor, jednak różnią się nieco odcieniem. I chyba domyślacie się dlaczego. Galaxy S21 Plus, zarówno front, jak i tył, ma pokryty szkłem Gorilla Glass Victus. Podczas gdy w Galaxy S21 Victusa mamy tylko na froncie, na wyświetlaczu. I kiedy tak patrzę na te telefony, to muszę przyznać, że szkło wygląda zdecydowanie ciekawiej. Bardzo ładnie mieni się w słońcu, a logotyp mocniej się błyszczy, jest bardziej wyrazisty. Ale z drugiej strony, cały czas pamiętam o tym, że szkło może się potuć, a do tego w chłodne dni jest nieprzyjemnie zimne. Plastik jest taki fajny, milusi, ciepły w dotyku. Tworzywo zdaje się również być nieco mniej porowate niż szkło, chociaż szkło jest matowe. Ale jednak to plastikowy tył zapewnia nieco lepszy chwyt i jeżeli chodzi o komfort trzymania w dłoni, no to Galaxy S21 jest tutaj niedościgniony. Natomiast ja i tak wybrałbym Galaxy S21 Plus, ale wcale nie ze względu na szkło na pleckach, tylko ze względu na wyświetlacz, bo jest tak samo świetny jak w Galaxy S21, tym podstawowym, ale jest większy. No i teraz pewnie zaszyjcie mnie, no dobra, porównaj sobie PPI. No tak, wiadomo, rozdzielczość jest ta sama, rozmiar większy, czyli w Galaxy S21 Plus ta wartość PPI będzie mniejsza. No ale litości, patrzycie na telefon przez lupę? Bo ja nie. Dla mnie patrzenie na jeden i drugi wyświetlacz to po prostu wielka przyjemność i bardzo, bardzo duży komfort użytkowania. Akurat tak się złożyło, że z Galaxy S21 Plus miałem okazję pokorzystać w bardzo słoneczne, ale i bardzo mroźne dni. No i wiecie co? W pełnym słońcu ten wyświetlacz sprawdza się znakomicie, no oczywiście w nocy też wzroku nie męczy. Naprawdę doceniłem jakość tego wyświetlacza, natomiast muszę dodać, że folia, którą macie fabrycznie naklejoną na tym ekranie, nie należy do najtrwalszych i najbardziej wytrzymałych, więc to jest tylko taka folia na początek, a docelowo to proponuję się zaopatrzyć w jakieś porządniejsze, twardsze szkiełko. Galaxy S21 Plus napędza dokładnie ten sam procesor Exynos 2100, co pozostałych członków rodziny Galaxy S21. No i w zasadzie wydajność jest zbliżona. Czy szkło trochę lepiej odprowadza ciepło od plastiku? Powinno teoretycznie, ale nie zauważyłem jakiejś drastycznej rozbieżności pomiędzy wynikami benchmarków i takim odczuciem podczas użytkowania, podczas korzystania z tego telefonu. No i ta ciepłota wydzielana przez smartfon no również jest bardzo podobna jak w modelu Galaxy S21. Przypomnę, telefon robi się wyraźnie ciepły, ale w granicach rozsądku. Ten wzrost temperatury nieco odbija się na wynikach benchmarków, ale podkreślam słowo nieco, bo tak naprawdę w codziennym użytkowaniu, pomimo tego, że telefon był nagrzany, to jakichś dramatycznych spadków nie zauważam, nie odczuwałem. Wszystko chodziło zawsze szybko, zawsze płynnie i zawsze stabilnie. Jeżeli oglądaliście porównanie Galaxy S21 i S21 Plus, to wiecie, że Galaxy S21 Plus ma większy akumulator. 4500 mAh wobec 4000 w mniejszym modelu. Czy to robi jakąś różnicę? Jak bardzo będziecie chcieli ją zauważyć, to ją zauważycie. Większy model rzeczywiście osiąga dłuższy czas pracy z podświetlonym ekranem. No i w praktyce odrobinę dłużej może pracować faktycznie przy takim normalnym, zbilansowanym użytkowaniu. Ale tak naprawdę to te różnice trzeba by było wyłapywać dosłownie ze stoperem w ręku. Tak czy siak, ten telefon popracuje cały dzień. Jak się przyłożycie, to i dwa dni popracuje. A jego naładowanie ładowarką o mocy około 30 W zajmie około 1,5 godziny. No i znowu przypomnę, psia krew, nie ma ładowarki w zestawie. To jest nonsens. Aha, no i słuchawek też w modelu z plusem nie znajdziecie w zestawie, ale znajdziecie tu świetny dźwięk, głośniki stereo i znowu psia krew, brak mini jacka.
Pod względem możliwości fotograficznych model z plusem wypada bardzo podobnie, niemal żebym powiedział identycznie jak mniejszy Galaxy S21, tylko że tego miałem okazję wypróbować w nieco przyznaję ciekawszej scenerii, co jednak nie wpłynęło na moją ocenę aparatu. W dzień hulaj dusza, zdjęcia są perfekcyjne, w nocy są dobre. W nocy raczej unikamy korzystania z teleobiektywu i obiektywu szerokokątnego, selfiaki są poprawne, filmy są bardzo dobre, czyli w zasadzie wszystko to, co powiedziałem już w recenzji Samsunga Galaxy S21, tego podstawowego. No i właśnie, jeżeli w tej przykrótkiej, bardzo mocno przykrótkiej recenzji pominąłem jakiś fragment, brakuje wam jakiejś informacji, czujecie niedosyt, serdecznie zachęcam do zajrzenia do recenzji Galaxy S21, bo a nuż właśnie o tym, co teraz pominąłem, powiedziałem w tamtym filmie. Czy warto kupić Galaxy S21+. Jeśli szukacie flagowca o świetnym wyglądzie, znakomitym ekranie, głośnikach, przyzwoitej wydajności, baterii i aparatach, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. W momencie, kiedy nie przeszkadza wam brak gniazda na kartę microSD, brak mini jacka, brak ładowarki słuchawek w zestawie, a jeżeli szukacie czegoś o bardziej kompaktowych rozmiarach, czegoś, co będzie lepiej fitowało do drobnej dłoni, to macie prawie że identycznego Samsunga Galaxy S21, który moim zdaniem nie ustępuje niczym temu modelowi z plusem. Także podtrzymuję to, co powiedziałem w porównaniu Galaxy S21 i Galaxy S21+. Tak naprawdę w przypadku modelu Plus dopłacacie tylko za szkiełko na plecach, no i za większy rozmiar. I tak naprawdę niech ten rozmiar determinuje wasz wybór, bo zarówno Galaxy S21, jak i Galaxy S21+, oferują bardzo podobne możliwości, ale w dwóch rozmiarach i strasznie mi się podoba, że mam akurat taki wybór. No i to tyle, moi drodzy. Żegnam się już z wami. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć. Mam nadzieję, że już niebawem opowiem wam o trzecim modelu z tej rodziny, czyli o Galaxy S21 Ultra. Pa!